Siemaneczko, siemaneczko, witam wszystkich bardzo miło i bardzo serdecznie na niedzielnej sumie. Gramy w Heroesa 5. I cóż, lecimy do przodu, gram z kotem idiotą, fajnym nickiem, pozdrawiam go bardzo miło i serdecznie. No i cóż, lecimy do przodu, banuję. Szczerze wam powiem, trochę nie chce mi się grać Infernem, więc zbanuję Inferno. Dobra. Zachęcam do łapkowania, do subskrybowania, do oglądania i mam nadzieję, że się będziecie dobrze bawić. I mam nadzieję, że będzie szybko, bo dzisiaj, jak widzicie, jestem przebudzony, ledwo ze spania, chociaż jest godzina 11:20, no ale to, no trudno się mówi. Dzieje się dalej. Dobra, grałem Vladimirem na Letosa, więc Letos w miarę mi nic nie robi, bo realnie na mnie nie działa. Nie działa w żaden sposób. Trucizna, znaczy rozkład. A Władimir może nie być złą opcją. Widzę, dostałem atak i mógłbym sobie zrobić skrzeszanie takie lepsze trochę. A tylko Hirka. Czemu nie? No Hirek to Hirek, no jakby gramy, no ja nie będę tutaj rysował nic więcej. Bardzo dużo obrony, 3-3. O, bardzo dużo obrony jest tutaj, więc można to w sumie tą ścieżkę iść, w sumie jest bardzo spoko. Jest trochę odporności. Ta ścieżka też się wydaje spoko, bo jest 3 plus 3, plus 1 ataku. Plus 2 ataku, trochę siły czarów, trochę inicjatywy, to ok. A tutaj minus morale na minusie, też nie najgorsza sytuacja. Nie wiem, nie czytałem jakby opisu patcha w żaden sposób dokładny. Ja nas tylko okłamywał, więc w trakcie gry po prostu mi wyjdzie to, co można grać, a co można nie grać fajnego. Realnie rzecz biorąc, i tak jestem bardzo taki tutaj, bym powiedział, w ten sposób jakoś nieprzywiązany do tego. Dobra, gramy rozkład. Peręczyn jest szał, jest wampiryz, jest tajemna zbroja. Jest to skrzeszenie z piąską, w sumie to średnie z tej strony. Jest jakiś szał. No zastanawiam się, co możemy skontrować loch, czy on tam coś bardzo ma mocnego, czy nie. Szczerze wam powiem, mocne wskrzeszenie z jakimś wjazdem byłoby w porządku, realnie rzecz biorąc, bo... No bo jest tam co z tego zrobić, jest sporo statystyk defensywnych i ofensywnych. Przywołanie żywiołaków też nie jest głupią sprawą, bo... No będę mógł sobie ich przywołać, no to będzie bardziej przyjemnie. Na razie obrony może trochę nie wezmę. Bo się zastanowię, co będzie potem dalej. Szał bitewny na pewno będę chciał. Miś krwawej ziemi w żaden sposób. Talent magiczny na ten moment jeszcze nie. Okej, bo ja sobie wszedłem od razu w to, tak? Dobra, jest równowaga, żywiołucznictwo, lepsza nekromancja. Ra, moi drodzy, obronę mimo wszystko sobie weźmiemy. Taktykę, żeby być bliżej ataku. Dobra, jest 0193. Siła czarów jest aż za duża. No i ofensywnie zastanawiam się, szczerze powiem, nad... No mało mam to z tych statystyk realnie ofensywnych, nie? Więc jakby trochę się głowy nad tym, co tutaj mogę zrobić. Czy to przywołanie aż na takim poziomie. Uważam, że spoko zbroja może zadziałać. Dobra, idźmy do przodu. Tak czy tak, idźmy po prostu do przodu. Ta ochrona mimo wszystko się może przydać. A ten talent magiczny też niekoniecznie jako tako, bo to szczerze wam powiem, bardziej chcę po prostu mieć co nieco. Dobra, witalka według mnie będzie bardziej przydatna, bo biorąc pod uwagę, że Destro może być naprzeciwko. Mamy 14-15 siły czarów, w ogóle nic ataku. Więc jest tutaj trochę tak przeciętnie. Ale szczerze wam powiem, zastanawiam się nad ścieżką, którą mógłbym pójść, bo... No bo tutaj jest tych ataku, tak? Trochę obrony. To jest, moi drodzy, 5 ataku, nie? Ale tutaj w sumie...
jest dużo więcej obrony, realnie rzecz biorąc, trochę wiedzy, pierścień odwołania taki sobie, realnie rzecz biorąc. Kurczę, no nie wiem, szczerze wam powiem, która ścieżka będzie lepsza. Chyba ta prawa bardziej, pójdę w lewo, więc sobie coś kupię i się mogę realnie rzecz biorąc zastanowić, czy nie chcę czegoś wymienić. Ale chyba... chyba okej, tak? Jakby to nie jest szałowy bit. Doświadczenie to mi realnie dało tylko siły czarów. Dla mnie jest w porządku, no tutaj nie ma jakby szału. Nie ma szału, nie ma jakby potęgi, nie wiadomo jakiej nekropolii tutaj. No ale to i tak jest luźna gierka, muszę się najpierw wdrożyć z tego patcha. Gdzieś tam sobie pograć, poklikać, zobaczyć jak to działa, czy jest fajny, czy nie i czy to będzie w porządku na tyle. Dobra, jakby tu pójdziemy, bo tu mamy sporo tego ataku. To jest 3 plus 3, 6 ataku. To nie jest mało, plus 5 siły czarów. To miał bardzo dużą siłę czarów. Ale czy mi to coś zmieni, czy mi to da na tyle siły i szybkości? Ta ochrona mi realnie niewiele zmienia, tak? Daje mi tam trochę odporności dodatkowej, ale to tak nie jest na tyle na dużo. To będę mógł sprzedać w następny hajs i w sumie to też. Więc zobaczymy, żywiołaki też spoko będzie mieć. Jakieś tam zawsze pomogą. No i nie będzie najgorzej, no. Nie jest jakaś dobra kontra, no. Nekropolią bardzo się ciężko gra w loch. Loch jest bardzo magiczny, bardzo silny. A z tym letosem to nie wiem, czy coś tam jest zmienione. W sumie po prostu ma PA, może w turniejowych czy rankedowych można coś tam jest rozpisane, nie? Mam bardzo dużo obrony na tej ścieżce, ale szczerze powiedziawszy, to tu statystycznie może być lepiej. Mimo wszystko. Bo ta inicjatywa dla jednostek zwalczających zwarcie jest bardzo dobra. I bardzo mi może pomóc w przebijaniu się, nie? Chyba pójdziemy ścieżka wiedza, tak? Na środkową ścieżkę, w taki sposób rozłożę to. Tak mi się wydaje, że tak będzie najlepiej. W ogóle dziękuję każdemu za przyjście, każda łapka w górę, każdy komentarz to jest zwiększenie zasięgu. W szczególności, że ciągle jest dużo, mimo wszystko 500 wyświetleń, ale kiedyś w tym okresie czasu było 1000, więc... na początku roku, więc zachęcam was do udostępniania, łapkowania, do komentowania, jeżeli wam się podoba. I będzie fajnie, tak? A rankowanie mimo wszystko jest, regularnie staram się jak mogę. Dzisiaj nawet specjalnie do tego siadłem, żeby na pewno na jutro było. Więc próbuję, działam i do przodu, nie? I do przodu. No i okej, idę tutaj. Nie wiem, zobaczymy, czy mi to wyjdzie, ale tu tych statystyk jest naprawdę, naprawdę sporo, żeby to miało ręce i nogi. Jakieś potrzebuję. Powiem wam, artefakt potrzebuję i mi się wydaje, że od smoka może być, bo ja nie mam za dużo od smoka tutaj. No jest 20 siły czarów, nie? Więc to też jest dużo. No to jest dużo, nie? A tak i wiedzę realnie potrzebuję. No bo co mi z tego Feniksa, z którego nie mam, znaczy Feniksa, nie? Bardziej mi chodziło, co mi z tych skrzeszeń. Dobra, znaczy jest 8 ataku, 10 obrony. Bardzo dużo siły czarów, no ale to jest typowy nekrus, tak? Jakby bijący się nekrus, nie wiem czy jest opłacalny iście w oświecenie. No ale już tak będzie. Okej, moi drodzy, jest bardzo fajna ścieżka. Bardzo fajny, oddał mi, naprawdę bardzo mi oddał. To na pewno ten płaszcz biorę, to bez zastanowienia realnie rzecz biorąc. Bo patrzcie sobie jak to mnie boostuje. 10, 12, 20, 29. Ciągle mało many mamy, ale to nie przeszkadza mi w żaden sposób. Czy ta inicjatywa jest aż tak potężna? Czy przywołanie żywiołaków jeszcze lepsze? Bo mogą mi te żywiołaki trochę pomóc. No bo tutaj, no nie zdobędę 18 tysięcy, tak? Mogę albo minus moral spróbować wziąć. 5,5 tysiąca. No, w sumie tej siły czarów wtedy nie potrzebuję, ten minusowy moral też wcale nie jest jakoś pozytywny. Okej, no tu bym sobie mógł zrobić i za to jestem w stanie sobie kupić, realnie rzecz biorąc, coś fajnego. Naprawdę jestem kupić w stanie sobie ten pierścionek do, albo do morali, albo do minus morali. A zmniejszenie mu morali, no może być fajne, biorąc, że mogę sobie zrzucić jeszcze z kowyt.
Dobra, zobaczymy jak to wychodzi. 12 tysięcy. Więc czy to przywołanie? Może moi drodzy uważą, że minus moral, bo jakby chciał sobie coś zagrać jeszcze takiego, plus COVID może bardzo dobrze zadziałać i mi pomóc. 8,5 to by było 13,5, więc na to mnie realnie rzecz biorąc nie stać. Jakby chciał się czymś bić, minus moral dla niego spoko. No, że to wtedy był ten żywiołak dużo lepszy. Ale jest jak jest. No więc jest jak jest. Mam przywołanie, bo jakby powinien tak dostać z tego, nie? Dobra, i tak jest tutaj. Dobra, zobaczymy. Jak to wyjdzie. Nie wygląda to jakoś najgorzej. Mamy trochę mało many. I to jest tylko i wyłącznie realny jakiś tam problem. Realny problem tego wszystkiego. No cóż, szkoda, szkoda. W ogóle dalej się tak trochę gdzieś tam zastanawiam w sumie. Nad pewnymi rzeczami. Różnymi. Dobra. Jeśli chodzi o herooski, nie? Dobrze, może jest trochę tej zmiany, bo realnie też. Ogólnie to i tak... trochę... Trochę mi wielu rzeczy tutaj brakuje, rzecz biorąc. Dobra, ruszam się jak krowa z mole. No tutaj musi być skrzeszenie, no nie ma opcji, nie? Ja się zastanawiam trochę, bo... Czy którego realnie wziąć, nie? Bo nie mam jakichś dużych minusów, dużych minus szczęść. Ale dobra, tak spróbuję zagrać z tym razem tym. Po prostu. I dobra, chodźmy dalej, bo to nie ma co tutaj się zastanawiać za bardzo. Taki jest plan, taki jest pomysł. I co ma być, to będzie. No tutaj, wiecie, szału nie ma, tak? Typy nie urwiemy, nie? Jakby... Też nie mamy tego znamienia, no to jest dużym problemem, realnie rzecz biorąc. No musi być wamp. Musisz być ty. No i musisz być mimo wszystko ty, tak czy tak. Tak mi się wydaje, że to będzie dobre, rozsądne. No i tyle z tego wszystkiego. Jakieś maszyny nie zaszkodzi mieć. Ciężko będzie. Ciężko będzie. Ale... Ale są jakieś inicjatywy, są jakieś fajne rzeczy. Jest tych statystyk sporo. No szkoda, że realnie to Feniksa nie ma, tak? Bo Feniks tutaj zawsze by robił dużą robotę, ale on by był w sumie wrażliwy na jakąś zimną stal czy coś takiego, nie? Bardziej, no to wskrzeszenie też będzie bardzo mocne, więc... Jakieś tam jedno wskrzeszenie może mi to porobić, tą grę. Też często nie będę tego rzucał, nie? No 90 many to jest bardzo biednie, biorąc pod uwagę, że nie mam znamienia, tak? To jest bardzo, bardzo biednie. Tajna zbroja może na wampa i skrzeszenie wampa, żeby on się skrzeszał. 10 ataku plus atak plus strzał bitewny, to jest naprawdę spoko. Mogłem próbować bardziej to może się cenie, wywalić hejsta, zostawić, żeby szukać hejsta i może jakieś szczęście. Ale to też tak niekoniecznie, nie? Miałem sobie w ogóle otworzyć gdzieś tam w ekranie obok changeloga, co się zmieniło w sumie na danej frakcji, jak ją gram. Może tak zrobię, jak będę kolejnym razem miał więcej czasu przy nagrywaniu, żeby sobie spojrzeć, co się tam zmieniło. Ale ja tutaj nie prosuję jakoś mocno, jak zawsze wiecie, na rękowaniu, więc nie ma o to spiny. A ognistej ligi został mi jeden mecz z Czyżykiem, muszę się gdzieś z nim zgadać. No bo w przyszłym tygodniu już realnie koniec, tak? Koniec drugiego sezonu. A trzeci sezon prawdopodobnie dopiero jak się będzie kończyć turniej Ashan Areny, bo nie będę tego dublował, bo to bez sensu, bo też będę przecież prawdopodobnie grał. Jeszcze zapisy są, więc to pasuje się zapisać. Nie wiem, czy będą z tego serię streamów, czy serię odcinków. W tamtym roku były odcinki, ale mi się wydaje, że streamy mogą być spoko, tylko też nie mogę się dublować ze świerszczem, na przykład jeśli stream, że był w ten sam dzień, tak, czy coś takiego. Więc zobaczę jeszcze, jak to mniej więcej wyjdzie. Ostatnio grałem z depresją streama fajnego właśnie, więc w innym turnieju Kabeleta i to było bardzo spoko, bo naprawdę was dużo i to widziałem przyniosło fajny skutek, więc pewnie jakiś dłuższy stream, jakiś Ashen Areny będzie bardziej
całościowo dla was, dla zabawy, może akurat donaty wpadną, czy jakieś wspieranie, czy jakieś więcej komentarzy, żeby to zrobić jako streama, tak? Bo i tak arenkowanie będzie tak czy tak. Do 500 odcinków bym chciał mieć, tak? Wtedy będę się zastanawiał, czy warto dalej, tak? Czy warto dalej? No a Władimir jest jednym w sumie realnie słabszych herosów na arenie. Nie poszaleję, no nie mam za dużo many, tak? Więc jakby to ten żywiak jest tylko jako wsparcie. Nie będzie go dużo. Mogę właśnie mieć ten pierścień żywiakiem, ale jakiś ten minus moral wolałem wziąć, bo jednak bicie też, wbrew pozorom, Loch też potrafi gdzieś tam zaboleć, jak zagra jakąś hybrydę, nie? Kod idiota dość długo myśli. Pozdrawiam wszystkich kotów, którzy są idiotami. To w sumie trochę zabawnie brzmi, no ale no takie jest życie, a w życiu się nie wybiera. Okej, okay, Władimirek. Tak szczerze, tak jakbym jeszcze miał, to by był naprawdę koksu. Też nie mam tego hejsta, no hejs by mi tu bardzo się przydał. Takie są fakty, bardziej niż ta siła czarów. Tego oświecenia, mógłbym to powywalać w sumie i nie brać. No cóż, nikt nie jest idealny, tak? To jest zresztą luźna gierka. Wydaje mi się, że jest podbicie się. Okej, okay, no dobra, jest jak jest. Nie, graficznie jest coś nowego, można popatrzeć. To jest realny jakiś plus. Tylko są jacyś sponsorzy różni i tak dalej. No ale cóż, na to akurat nic nie poradzę, nie? 6, 6, 22, 12, 6 morali, moi drodzy. Więc jakby ten Banshee nie będzie zbyt się dobrze działał, ale mu zbije do 4. To jest COVID, no dobra. Moralnie nie ma co stać z tyłu. Wszyscy do przodu, do bitwy marsz. Może ja będę miał lotny, ale chyba mi się nie wydaje, żeby tutaj lotny jeszcze miał. Dobra, zobaczymy. 3-16. Ma mało statu, więc siły czarów też nie ma jakoś bardzo dużo. Wiedzy mi zmniejszył, ale mi many nie zmniejszyło. Czyli mam resztę rytuał. Czyli ma tam karę boską? No być może w sumie? Dziwnie, mam empatię ma. Okej, przynajmniej mam 90 many mimo wszystko, mimo że mi to zmniejszył, nie? Co w sumie mogę powiedzieć tutaj do tych, nie wiem czy ktoś ogląda, ale że to jest trochę, no, średnio. Dobra, ty jesteś tu. Ma plusy na inicjatywach, też widzę. To dość mocne. Ale że ma 4 morale, tak? Ma eksperckie dowodzenie, okej. Ale nie ma ani ataku, ani tego. No dobra, czyli będzie czarami nie rzucał, tak? Czyli na pewno trzeba będzie uważać na pewne rzeczy. Dobra, ten se zniknie. 8 smoków, czyli dyplom. Na empatię jest, tak? Jest empatią, więc ważne, żeby nie zadziałała mi przed vampem. To jest w sumie realnie najbardziej kluczowe teraz tutaj. No bo mnie nie będzie jakoś dużo bił. Weszła mu empatia, ale go nie przesunęło. Nie rozumiem tego dowodzenia do końca trochę. Dobra, na pewno będzie z COVID leciał na początku, mimo wszystko. Mimo wszystko będzie leciał z COVID. Jestem w miarę dobrze rozrzucony, bo ja tym pobiegnę full do przodu, tym do przodu. Będę się zastanawiał, tak? On też nie ma jakoś dużo many. Ale ma oświecenie na pewno. Ma destro na pewno, mam roczny rytuał. Oświecenie, dowodzenie. 4 talent magiczny jeszcze może mieć. Dziwne, czyli jakby nie ma empatii. Jeżeli on nie ma empatii... Okej, czarny smog ma sens, jest więcej go, bardziej przetrwa, nie? Też może mi walnąć, nie? Ojej, slowa dostałem.
Dobra. Dobra. Nie będę tutaj stał. To ja się źle ustawiłem, bo teraz smokiem będzie mi mógł dwóch walnąć. Albo i nie. No jak tu się ustawię, no to dwóch mi dostanie, nie? Też mi walnie, to dwóch dostanę. Źle się ustawiłem tym o jedno pole. Też już sobie lepszy przygnębiłem się. Ale nie mogę też świecie tak stawać koło siebie za bardzo, nie? Dobra. Tu jest to, no to jak sobie stanę tu. Okej. Okay. Wtedy gradzik może być. Dał sobie waita, okej. Okay. Mhm. No spokojnie. Biegającą warto zabić, tak? No mogłem ją stuknąć trochę. Brakuje mi tutaj hejsta realnie rzecz biorąc. Ty mi slowa narzuciłeś. No i tego będzie mi tego brakować na pewno. No ale ja muszę co na pewno z COVID mimo wszystko. Obije mnie dużo, nie? No szczęście niezbyt fajnie. Niezbyt fajnie to się wydaje teraz. Netos czeka? Nie za bardzo rozumiem w sumie. Dobrze się ustawiłem. Wyszenie 1100 życia. Dobra, ja zaczynam od skowytu po prostu. Żeby po prostu go poosłabiać. Bo nie ma co się zastanawiać, tak? No mi się wydaje, że no to realnie trzeba pobić, żeby mnie nie obijał aż tak mocno. On już będzie bolał, minus 3 szczęścia ma. Dobra, czyli cały fokus idzie w wampa. Okej, chciał być przede mną, no okej, dobra, niech tak będzie nawet. Jest szybszy ode mnie, no ty się ruszasz jak krowa na pościeli, słabo w ogóle. Twój róg jest w ogóle po drugiej stronie rzeki. Dobra, ale no... Zobaczymy jeszcze, no. Mhm. Do morale, no. Morale ma dobre, nie? Wszystko idzie w ciebie, no, no cóż ja poradzę, skupił się strasznie na wampirze, no ale ma to sens, nie? Ma to sens, tylko nie rozumiem, czemu on nie wykonał ruchu przedtem żadnego, nie? Dobra, tutaj. Ma bardzo wysoko inicjatywy. No tutaj rozkładzik by fajnie działał, powiem wam szczerze, realnie na te jednostki jego, bo mamy wysokie inicjatywy. Ty się przesunąłeś, spoko. Mhm. No wszystko wampa idzie, nie? Okej. Okay. Okej. Okay. On nie rozumie, czemu dał waita w ogóle przedtem. Chciał sobie z nim skikować coś. Minus 3 szczęściem, do minus 3 szczęście nie wchodzi. W
Stanisława jeszcze rzuci pewnie. To niezbyt fajnie. Tak, red niezbyt fajnie. Miała być szybka gra, a jednak nie jest szybka gra. O, przeciwnik dość długo myśli. Dobra, poszła implozja w ciebie. Ja, moi drodzy, się zastanawiam teraz tak. Nad żywiołakami. Powietrze i ziemia może być. Powiem wam tak, na ten moment uważam, że powinienem rzucić te żywiołaki. Jeszcze te bardzo fajne w sumie poszły, szybkie. Powietrze 8 ruchu. Bardzo spoko, no trudno, że mi tam zbiłeś. No wampa stracę prawdopodobnie teraz. W tych ruchach. Jeszcze moralujesz, skurczybyku, mimo wszystko, no nie jest to fajne. Ale dobra, jakby... Gdybym się nie będę ruszał, bo ty tam pójdziesz zabić. Dała na wampa nawet mimo, że rzucić. I zobaczymy. No ale te ci będą mnie baczyć, no oni mają 1836 inicjatywy. To jest bardzo fajnie. Okej. Ale mnie spobijał, sponiewierał mnie. Okej. Szału nie ma, ale dobra. Jakieś dużo się nie wskrzesiłem. Dobra, naprawdę bije ładnie tobą. Więc mógłbym się zastanowić, kogo tu uderzyć, bo to w sumie tak naprawdę najmocniejszy stack w tym momencie. Okej, fajnie, Daszek wszedł. Tutaj to też bardzo mocno bije, więc idę sobie dobić. Żeby pod kątem, żeby potem mieć bliżej w sumie. Do innych jednostek. Manę mu ukradłem, spoko. Cierpienie mi weszło trudno. Ale jest okej na ten moment. Sytuacja nie jest łatwa. Bym powiedział, że nawet jest trudna. Ale go smog ma też COVID, może to minus szczęście będzie wchodzić. Realnie rzecz biorąc, najmocniejszą jednostką aktualnie jest dla mnie w tym momencie w sumie ten zombiak będzie też mocno bił. Te niskopoziomowe jednostki. Dobra, pudło zmarnowało się trochę. Dobra, ładnie. Okej, minus lag, niezbyt fajnie. Dobra, ale ten się naprawdę szybko rusza. Aby wampierz mi zginie prawdopodobnie teraz. Ale coś będę mógł wskrzesić z tobą i będę wskrzeszał. Dobra, wszystko w wampierza idzie. To jest zrozumiałe oczywiście. Teraz bardzo dobry ruch hydrą w dużą liczbę jednostek. Na szczęście minus lag. Tylko kurczę, no ciężko mi się przebić. Bram przewejtował. Ty będziesz mi na pewno bił tego. Smoka widmowego. Aczkolwiek najbardziej biją mi to niskopoziomowe jednostki, nie?
Dobra. Masz 1800. Zostaw mi go już. Dobra, jakby mogę wskrzesić. Dobra. No i zobaczymy, czy wykorzystaj będzie teraz bił tego, czy nie. Implozja przedtem poszła, wzmocniona chyba nawet poszła. Znaczy wiołek mi tutaj może porobić robotę. Naprawdę jest szybki. Bardzo dużo bije, ma dużą inicjatywę. Więc może być spoko. Nie wiem, czy Banshee nie będzie lepiej uderzyć. Ale zobaczymy jeszcze. Muszę go poosłabiać. Muszę poświęcić trochę mojego smoka widmowego na to wszystko. Aby ponarzucać mu te osłabienia. Ta no, niewdzięczna bije zawsze dużo, nie? Dobra, ma zagwozdkę, bo mam teraz dobre ruchy i będę chciał z nich skorzystać trochę. Hydra jest dopiero tam, mój bohater też jest bardzo daleko, ale... Nie mam dużo wojska, tak? To nie jest bardzo dużo. Według mnie już dużo straciłem i teraz tracę. Ale mam naprawdę bardzo dobre skrzeszenie. I będę miał ruch zaraz, nie? Więc jakby będę... w stanie mógł zareagować na jego obrażenia. I mogę ryzykować i wampira wskrzeszać, no wtedy będzie bardziej słabszy, nie miał mniej życia. Ale mogę mu też rzucić zbroję. Ale mi się wydaje, że może rzucę zbroję na kościanego, który realnie bije więcej. Będzie mógł mi tutaj pomóc, nie? Ale wampir się leczy, tak? Zabijający cios mam rzucony, więc nie bije jakoś dużo. No, tego smoka jest dobra, ty zginiesz mniej więcej. Znowu Letos przewejtował. Nie rozumiem za bardzo tego pomysłu z tym waitem. Oj, turka minęła. A, za długo myślałem, no to co ja bym poradzę, nie? Jakby... Nie wiem, czy właśnie nie jest dobry pomysł teraz zbroję mu rzucić. Niech ma. Będzie przynajmniej chronił. No. No trochę będzie miał problem teraz z tym. Bo tym ma to wskrzeszenie, o ile przetrwam, nie? No turka minęła. A jak się czeka, no to turka mija, nie? Właśnie, trzeba szybciej myśleć po prostu. Ja teraz zabijam smoka. Na pewno zabijam smoka. Przyciągam kontrę na smoku. Moralsy wchodzą niezbyt fajnie. No szczęście, to mi realnie nie zadał dużo obrażeń. Tej nie lubię. Ładnie, 7 się skrzesiło, to jest sporo. Naprawdę to jest sporo.
Okej, ty wejdziesz sobie tu. No dobra, jakby się odsunął od tej strony, ale w sumie spoko po części. Bo ja mam realnie rzecz biorąc, no nie dużo tego, ale no sporo go bije realnie, nie? Jakby teraz jestem w stanie... bardzo mocno go zaatakować. Wykorzystać okazję. Dobra. Kitram się tu, niech mi odda. Bo to nie będzie dużo bić. Okej, no jakby patrząc na sytuację, nie jest najgorzej. Jakby zombiak też zaraz dojdzie. Dobije smoka. Ty dobijasz tych, bo to bijesz, nie? Ten cierpiący cios. Ty realnie wiem, że jesteś bardzo daleko, ale ciągle masz jedno też wskrzeszenie do użycia i twoje wskrzeszenie jest potężne. Teraz on musi zrobić coś z tym wampirzym lordem. Bo go trochę poniszczy. Więc zostaje mi do zabicia w Minotaur i ta Hydra trochę. No ale zobaczymy. Nie wygląda to jakoś tak tragicznie. Będzie dłuższa walka. Mi się daje, że przez turkę, że mu minęła, to chyba to przegra. No ale trzeba wykorzystywać takie błędy, nie? No w sumie dobrze zagrał. No bo szkielet realnie bije najmocniej z tego wszystkiego tutaj. Więc uważam tą decyzję za dobrą. Ale ja sobie go też mogę wskrzesić w miarę spokojnie. Dobra. Tej nie lubię, więc ją morduję. Okej, ty naprawdę robisz mi robotę. Ty się powskrzeszasz. Dobra, bijesz mnie, ale to już niedużo. Teraz Minotaur, to jest aurą odwagi, nie? Dobra, spoko. Według mnie jest okej. Naprawdę. Ten mnie drażni, że mi rzuca te osłabienia, więc warto byłoby go po prostu zabić. Dobra, wiem, że to nie jest duże obrażenie, ale no fajnie też bije. 1, 2. Nie chcę wychodzić stąd, mi się tu dobrze stoi. Mi się tu bardzo nawet dobrze stoi. Okej, teraz uważam, że wskrzeszenie może być. Okej. Bardzo ładnie poszło. Bum, pięknie. A moje oko to wygląda bardzo dobrze. Tutaj trochę. Jedyne trzeba będzie zaraz zniszczyć, ale to chcę dobijać. Mhm. Mamy jeszcze jakieś skrzeszenie? No mamy, no moje skrzeszenie jest mega potężne. To wam teraz strzelę. Bo jakby nie mam większej różnicy, trzeba strzelić. Smoczek dostaje cały czas lańsko. No a my tu cóż... realnie no ty bijesz najwięcej, tak? Więc go tam przyharataj. Bijesz, bijesz naprawdę dobrze. Ja sobie na spokojnie tutaj zabiję z tej strony. Będę tutaj się jakoś mocno tym bał. Ty, bo mnie drażnisz trochę, żeby cię podziubdziać. Jest, według mnie jest pod kontrolą, bo ten jego błąd, że sobie przeczekał turę, go dużo kosztował. Ja go cały czas biję, mam cały czas wampirzego lorda na tajemnej zbroi, który zaraz się będzie leczył. Jeszcze mogę mu rzucić jedno wskrzeszenie, tak, więc jakby się rzeczy z COVID jeszcze tam sobie działa. Tego już nie ma, zostały mu realnie jednostki, dwie, a nie widzę, żeby to miał przetrwać. Musiałby jakimiś czarami mocniejszymi mnie tutaj bić kulami czy czymś, nie? Ten żywiołek to była dobra decyzja, on naprawdę jest świetny, nie ma kontry. Jest mega szybki i mega dużo bije. I mega ruchu ma dużo, nie? Więc wydaje się być ciekawie. Zombiaka też będzie ciężko ubić, biorąc pod uwagę, że mam witalkę. I tak, ochrona fajnie w sumie ze sobą tutaj współgra, powiem wam szczerze.
Znałem się też nie nasz Wade'a, bo ten Banshee też dużo bije, jak jesteśmy tutaj w kupie, bo ma 3 jednostki. Realnie 2 jednostki mu zostały, no to jest niedużo. Dużo i to nawet bardzo niedużo. Ale czekajmy co on tutaj pomyśli. Żeby ci znów nie minął. By się znowu nie zamyślił za dużo. Dobra, tylko 20. Co to jest, moi drodzy? Co to jest? Tyle co nic. Dobra, miał sens, żeby uciekać tam. A w sumie bić go nie będę, bo to też tak bez sensu stać. Okej. Nie no dobra, jakby... Mi się daje, że daję Wade'a na wampirze i wampira wskrzeszam i biję wampirem, nie? Tak chyba zrobię po prostu. Jak będzie realnie najlepiej w tym momencie. Wampir leci wam w tego, w Minotaura. Jak skrzeszę, no będę miał ile? 326 punktów życia, nie za dużo. Ale to mi bez różnicy. Dobra. Pięknie bije. Szkielecior jest super. Dobra, pod kontrolą. Wampierz, boom. Ty, boom. Pięknie, pięknie. O. Teraz wreszcie czymś ciekawszym uderzył, ale ty tak już... No niewiele zmieni, bo... No bo mam... Pod kontrolą według mnie wszystko już. To nawet ładnie pod kontrolą, więc nawet jakby to za dobrze narzucał, to też bym miał, no bo mi zostało trochę sporo tych jednostek, nie? I ten żywiołek też robi robotę. Jakby tam nie zmisklikował, to myślę, że też bym uciągnął mimo wszystko. I tak mi się wydaje, nie? O, Vampirzy Lord może by szybciej zginął, no ale tę inną jednostkę bym wskrzesił, innymi jednostkami bym bił, nie? On też jakoś many dużo nie miał na to wszystko. Empatii nie dało i lotnego nie dało. No właśnie, no, dzięki. Dobra, dzięki za gierkę. Dzięki wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia kolejnym razem. Pa, pa!